Na uroczystym spotkaniu w starostwie powiatowym zjawiło się kilkudziesięciu kombatantów, którzy uczestniczyli w II wojnie światowej. Z okazji 70. rocznicy zakończenia działań wojennych na terenie Europy w ręce 52 kombatantów trafiły okolicznościowe medale i dyplomy, które wręczał starosta Chrzanowski wspólnie z prezesem zarządów Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych kapitanem Zygmuntem Bębenkiem. Podczas spotkania Zygmunt Bębenek mówił o cenie pokoju, którą najlepiej znają uczestnicy działań wojennych. Przypomniał, że szacunek i wdzięczność weteranom za ich olbrzymią ofiarę, mimo upływu lat od tamtych wydarzeń, nadal im się należą, a często o tym zapominamy. Spotkanie zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Uczniowie nowego liceum zaprezentowali pieśni patriotyczne oraz wiersze patrona ich szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Władysława Broniewskiego.